Sposoby na walkę ze smogiem, tematy górnicze i wydawane przez władze pieniądze. Między innymi o tym mówiono podczas konferencji prasowej odbywającej się dziś w Rybniku z udziałem europosła Roberta Biedronia, wspierającego Zjednoczoną Lewicę. W okręgu numer 30 jej liderem jest Maciej Kopiec. Lewica jest blisko ludzi. Chcemy mądrze wydawać pieniądze obywateli, chcemy mądrze dysponować władzą, chcemy społeczeństwa obywatelskiego, chcemy państwa nowoczesnego, chcemy, żebyśmy byli wolnymi obywatelami, nie chcemy terroru PiSu, nie chcemy, żeby PiS źle gospodarował naszym państwem. Woda, powietrze, słońce to źródła energii odnawialnej, które Zjednoczona Lewica chce wykorzystać do walki ze smogiem. Są już kraje jak Niemcy, które mają dni, w których wykorzystują tylko i wyłącznie odnawialne źródła energii. Dlaczego Polska nie miałaby do nich należeć? Dlaczego w Polsce nie mielibyśmy korzystać z tego, z czego my jako tradycyjni politycy narodowi, czyli lewica, jesteśmy tacy dumni z naszych dóbr trzech narodowych? Po prostu zacznijmy z tego korzystać. Nie korzystamy z tego miksu energetycznego, co sprawia też, że w przyszłym roku, szanowni państwo, zapłacimy 8 miliardów kary. Wiele osób chciałoby i prosi o to, żebyśmy prowadzili mądrą i rozsądną politykę w sprawie kopalni, dodaje Robert Biedroń. Ona nie oznacza zamknięcia kopalń nierozsądnego. To oznacza przede wszystkim zastanowienie się nad tym, jaka jest nasza przyszłość, jeśli chodzi o górnictwo. Dzisiaj wiemy dobrze, że przede wszystkim sprowadzamy węgiel z Mozambiku, z Rosji, najgorszej jakości, i trzeba się zastanowić, czy jest to dobry pomysł. Dla Śląska jest wiele alternatyw. Dla Śląska można mieć lepszy pomysł. Nie musi być tak, że Śląsk w Polsce kojarzy się przede wszystkim ze smogiem, zakończył europoseł. Serdecznie państwu dziękujemy.